Welcome back to my channel. Cześć wszystkim z powrotem na moim super kanale. Dzisiaj pokażę jak zmienić ten tupecik. I mean tą perukę. Zagięła mi się czapka. To jest zwykła blond peruka, wygląda tak. Ja mam czapkę, bo wygląda tak. A jeszcze nie jest tak źle. Przymierzę dla was ten tupecik. Zwykłe blond włosy, dlatego robimy coś fajniejszego. A co? Zrobiłem ankietę na Instagramie, żebyście mi wybrali kolor, a najczęściej powtarzał się ten. I zrobiłem ankietę tą. Zaczynamy! Zacznę od zmoczenia peruki, bo mi się lepiej pracuje na mokro. Wow, ale szybko. A grzebień, fajny grzebień by się przydał jakiś. Ciężko w ogóle mi się pracuje, bo siedzę i nie widzę tutaj przodu. Nie wiem jak zrobić jeszcze ten niebiesko-różowy. Stwierdziłem, że z przodu będzie cała niebieska. Tu będą jakieś różowe takie, wiecie, taki różowy akcent. Czy nie? Nie wiem już. Dobra, najpierw zacznę nakładać całość. Chyba nie, dobra, bo... Nie wiem. No, zacznę może od... Od boków. Więc mam tutaj farbę różową, niebieską. I najpierw zacznę nakładać różową, nie rękawiczek. Chyba pokazałem odwrotnie farby, nieważne. To było odwrotnie jednak. Prawda? Jestem Daltonem. Żadny jestem. Nakładam na boki. Ogólnie wszystkie kolory są pastelowe, albo przynajmniej mam nadzieję, że takie wyjdą. To mój nieulubiony śmiech. Śmieszne. Krótkie włosy na najpierw. To pomyślą, że jest tak na serio gadam. Aż spierdolnięty to jest. Dobra, wracam za chwilę, jak nałożę wszystko z tyłu. Nałożyłem boki i tył. Teraz zrobię sobie KitKat na tym. Z tyłu nałożę jeszcze na te krótkie włosy, w sensie na te już dłuższe, na to. I zostawi góra. Chcę zrobić tak. Po bokach sobie wydzielę niebieski. Teraz różowy akcent. Kładę różowy na jakieś tam jedno pasmo. Ten pasek nakładam różowy. Tak wiecie, sobie wybieram. Tu będzie różowy, tu niebieski. To jest praca artysty. I z drugiej strony. To będzie całe niebieskie. Dobra, i tu różowy. Dobra, i z przodu zrobiłem dwa po bokach. Różowe akcenty. Syrup. Nałożone. Druga strona. No i nasz mały pejsik. Fajny taki mały, nie za duży, nie za mały. Nałożyłem na całą perukę, wygląda na razie fajnie, znaczy na razie nie widać różowego, tylko niebieski. Ale myślę, że będzie fajnie, przynajmniej tak było w mojej głowie. Więc czekam jeszcze chwilę i zmywam za jakieś 10 minut, bo nie musi to wcale jakoś długo super leżeć, także see you za 10 minut. Dobra, peruka wygląda tak. Mi się podoba, ale jest na razie nieobcięta, więc nie mam uszu. No nieważne. Jest mokra, nie słyszę jeszcze tak bardzo, bo fajnie się układa, jak jest taka trochę mokra.
To by było na tyle. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda założona już tak mocno, w sensie profesjonalnie, to wbijajcie do mnie na kanał, bo to będzie już następny odcinek, jak założyć te włosy. Albo jak ja je zakładam. I żegnam was. Jak wam się podobało, to możecie coś zostawić. Jak nie, to nie musicie. Rzęsa. Także... See you!